Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówił mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnicy. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie. Zachęcałem, by zapatrzeć się troszkę wczoraj w historię Abrahama. Abrahama, o którym mówimy, ojciec naszej wiary. Próbowałem zachęcić, by przeczytać jego historię zapisaną na kartach Księgi Rodzaju jako historię człowieka z nadziei. Nie chcę powiedzieć niewzruszonej nadziei, bo takie określenie czyni z człowieka pomnik. Abraham był żywym człowiekiem. Człowiekiem, którego wiara wzrastała i dojrzewała. Wzrastała i dojrzewała w miarę drogi, którą pokonywał posłuszny Bożemu głosowi. Był człowiekiem również, którego nadzieja wzrastała i dojrzewała. Dziś chronologicznie rozpocznijmy od pierwszego czytania z fragmentu Księgi Sofoniasza. Prorok ten żył pod koniec VII wieku przed Chrystusem, w czasach, gdy dokonuje się reforma w Królestwie Judym, do której to zresztą reformy mógł sam się przyczynić przez swoje nauczanie. Reforma, która budziła nadzieję, nadzieję na odbudowę Królestwa Judy, nadzieję na odnowę i pogłębienie wiary narodu wybranego, budziła nadzieję, że odbudowane będzie silne państwo, które zapewni dobrobyt i bezpieczeństwo swym obywatelom. Taka nadzieja, którą czasem pokładamy w człowieku lub w grupie ludzi, choćby najuczciwszych, w partii, choćby najbardziej mojej, w państwie, choćby najbardziej ukochanym, w instytucji Kościoła. Taka nadzieja bardzo często narażona jest na spektakularną klęskę i rozczarowanie. Być może te słowa Sofoniasza, które usłyszeliśmy dzisiaj, to dobre wprowadzenie do sakramentu pokuty, który dziś przeżywamy w czasie tych naszych rekolekcji. Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk. To miasto, które było chlubą, które było miastem, które Bóg wybrał na swoją siedzibę. Prorok nazywa splugawionym ze względu na grzech mieszkańców. Nam, którzy czasem mamy problem, aby zobaczyć i nazwać nasze grzechy, słowa proroka mogą pomóc w bardzo prostym rachunku sumienia. Sofoniasz nazywa grzechy Jerozolimy. Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia. Nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. Prorok nie waha się potrząsnąć sumieniem zwykłych ludzi, ale również tych, którym Bóg powierzył jakąś odpowiedzialność pasterzy. Pisze w kolejnych wersetach, których zabrakło w dzisiejszym czytaniu, ale stanowią kontynuację myśli proroka.
Jego książęta są pośród niego lwami ryczącymi, sędziowie jego wieczornymi wilkami, które nic do rana nie pozostawią. Prorocy jego to zarozumialcy i ludzie wiarołomni. Jego kapłani zbezcześcili świętość, pogwałcili prawo. Może to dobry moment, bym usłyszał, bym siebie pytał, czy ja słucham głosu, czy słucham słowa, które Bóg kieruje do mnie każdego dnia, czy przyjmuję ostrzeżenia, albo czy tak zwyczajnie przyjmuję uwagę wypowiedzianą czasem z życzliwością, która wskazuje jakiś mój błąd, jakieś moje potknięcie. Czy ufam Panu? Nie głupią, ślepą ufnością, ale czy On tak naprawdę jest ostatecznie fundamentem mojej nadziei? A jeśli nie, to w czym ja ufność pokładam? Wreszcie, czy we wszystkim tym, co robię, co mówię, jak żyję, zbliżam się do Pana Boga, czy też nie? Czy wręcz przeciwnie, oddalam się od Niego? Ale prorok mówi również o nawróceniu. Mówi, że to nawrócenie i przemiana jest zawsze dziełem Pana. W chwili, kiedy ja decyduję się, by do Boga powrócić, to znaczy, że tak naprawdę On już dawno biegnie naprzeciw mnie, że On już dawno mnie wzywa, zaprasza do powrotu. Prorok pisze, nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze i zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny i szukać będą schronienia w imieniu Pana. Czy myślałeś kiedyś, że najpiękniejszy jesteś nie wtedy, kiedy dumny, mocny i bezgrzeszny, przynajmniej w swoich oczach, idziesz z podniesioną głową przez życie i kiedy wszystko ci się udaje, ale właśnie wtedy, gdy świadom swoich grzechów, upadków i klęsk, klękasz przed Bogiem, mówiąc, Ojcze, zgrzeszyłem, może kolejny raz przeciw Bogu i względem Ciebie. I nie jestem już godzien nazywać się Twoim dzieckiem. I szukasz schronienia w domu, w imieniu Pana. Cóż to za imię? Pan, Pan, wołał Mojżesz na świętej górze, Bóg miłosierny i łaskawy. Jakim prawem to czynisz i kto ci dał władzę czynić to, co czynisz? Słyszeliśmy we wczorajszej Ewangelii. To pytanie zadane Jezusowi przez arcykapłanów i starszych, którzy nie mogli znieść faktu, że oto Jezus pod ich nosem wkracza do Jerozolimy i do świątyni jak niepodzielny władca, jak Mesjasz. Nie tylko pociąga tłumy, ale jeszcze narusza święty, nieświęty spokój placu świątynnego. Jeśli odpowiecie mi na moje pytanie, ja odpowiem na wasze. Skąd pochodził chrzest Janowy? Arcykapłani nie chcieli odpowiedzieć, bo jeśli odpowiemy z nieba, zarzuci nam, dlaczego go nie przyjęliście. Jeśli że od ludzi, to przecież ludzie uważają Jana za Bożego proroka. Nie wiemy. I mówiliśmy, że czasem bezpieczniej, lepiej, łatwiej jest nie wiedzieć, nie myśleć, nie dokonywać wyboru. Wtedy nic nie trzeba robić. Więc ja wam nie powiem, słyszą w odpowiedzi arcykapłani i starsi. Zdanie to zakończyło wczorajszą perykopę ewangeliczną. Wydaje się być efektownym, nawet nieco ironicznym zakończeniem ostrej wymiany zdań. Ale jeśli spojrzymy dokładniej na Ewangelię Mateusza w 21 rozdziale, to okazuje się, że wcale nie jest to koniec tej sceny. Zachowanie człowieka może czasem obrażać Boga, ale Bóg nie obraża się na człowieka, nie odwraca do niego plecami. Jezus nie odwrócił się na pięcie i nie poszedł nauczać w jakimś innym zakątku placu świątynnego. Dialog z arcykapłanami i starszymi trwa, choć przybiera nieco inną formę. Już nie chodzi o grzeczne czy niegrzeczne pytania, które są tylko pozorem szukania prawdy.
Jeśli zadajesz pytanie, na które nie oczekujesz odpowiedzi, to nie dziw się, że usłyszysz odpowiedź, której nie oczekiwałeś, mówi przysłowie. Naprzeciw Jezusa wciąż stoją arcykapłani i starsi i to do nich w pierwszym rzędzie skierowane są słowa przypowieści, którą usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, przypowieści o dwóch synach. To do nich, arcykapłanów i starszych, wierzących i praktykujących, a może tylko praktykujących, co więcej, cieszących się powszechnym szacunkiem ludzi i żądających z tego powodu szacunku, uznania, do tych, którym wydawało się, że chwycili Pana Boga za nogi, do tych, którzy czuli się pewni w swojej wierze, a przynajmniej w swoich praktykach religijnych, Jezus kieruje swoje słowa do tych, co myśleli, że już Go poznali, że zrozumieli wszystko. Kieruje Jezus swoją przypowieść. W tej przypowieści Jezus wskazuje na jakiś problem. Jeden z synów mówi, pójdę pracować, a nie idzie. Drugi wprawdzie odpowiedział, że nie pójdzie, lecz potem opamiętał się i poszedł pracować. Który tak naprawdę spełnił wolę Ojca? W obu przypadkach widzimy jakieś napięcie, jakieś rozdarcie pomiędzy słowem i czynem. Widzimy również jakąś drogę, jakąś przemianę na dobre albo na złe. Dla słuchaczy Jezusa, arcykapłanów i starszych, sens tej przypowieści musiał być oczywisty. Chwytali go w lot. Jesteście jak syn, który nie sprzeciwił się wprawdzie ojcu. Przytaknęliście, kiedy posyłał was do swojej winnicy, ale nie poszliście do niej. Tak naprawdę zachowujecie pozory posłuszeństwa. Deklarujecie posłuszeństwo. Zapewniacie o nim ustami, ale nie pełnicie jego woli. Nie jesteście uważni na jego słowo. Nie umiecie czytać znaków, które posyła wam Bóg. Tymczasem celnicy i nierządnice. I naprawdę w tamtym świecie trudno mi sobie wyobrazić bardziej jaskrawy kontrast. Z jednej strony arcykapłani, starsi, a z drugiej strony celnicy i grzesznicy, jakby symbol grzechu. To właśnie oni, celnicy i grzesznicy, są jak syn, który w twarz mówi wprawdzie ojcu, nie, nie będę ci służył, mam w nosie twoje przykazania. Ale pod wpływem surowego nauczania Jana coś zaczęło się dziać w tych sercach. Bóg jakoś dotarł do nich ze swoim przesłaniem, a oni w sercu odpowiedzieli jakoś na głos Boga. I jakakolwiek byłaby ich przeszłość, Bóg ich nie przekreśla. Tak myśląc sobie czysto teoretycznie, moglibyśmy sobie wyobrazić, że Jezus mógłby opowiedzieć przypowieść o czterech synach. Dwóch już znamy. Trzeci syn mógłby powiedzieć, nie pójdę i nie pójść. Czwarty odpowiedziałby, dobrze ojcze, i poszedłby grzecznie, stosownie do danego słowa. Myślę, że nie jesteśmy jak ten trzeci syn. Powiedział nie i nie poszedł. Gdybyśmy byli trzecim synem, nie byłoby nas tutaj. Może jesteśmy zatem jak ten czwarty. Powiedział tak i poszedł. Jakoś grzecznie. Grzeczni jesteśmy. Może jesteśmy czwartym synem. Dobrze by było. Ciekawe jednak, że ten grzeczny syn nie pojawia się w przypowieści Jezusa. Tak jakby Jezus w ogóle nie zajmował się grzecznymi synami. Czujesz się zawiedziony? Może czujesz się zawiedziony tak jak ja. Pamiętam, jako dziecko zawsze czułem się zawiedziony przypowieścią o zagubionej owieczce. To, że pasterz idzie szukać zagubionej, byłem w stanie zrozumieć. Ale że zostawia 99 na pastwę losu, że zostawia 99, które nic złego nie zrobiły, które się nie zagubiły, było dla mnie zawsze szokiem i niesprawiedliwością. Dlaczego? No bo ja byłem pośród 99. Przecież nic nie zrobiłem. Nigdzie się nie gubiłem.
byłem grzeczny. Myślę jednak, że kiedy człowiek zaczyna odkrywać sakrament pokuty, do którego tak często przychodzimy, przynosząc ten sam znoszony garnitur naszych grzechów, czasami tak zawstydzeni monotonią ich powtarzalności, kiedy czasem znużeni i zawstydzeni jesteśmy naszą wobec grzechów naszych bezradnością, ten sakrament leczy nas jakoś z tego poczucia zawodu. Odkrywamy, że za każdym razem to nas Jezus szuka. To dla nas jest gotów zostawić wszystko i pójść na poszukiwanie. Jezus nie mówi w tej przypowieści o grzecznych synach, być może dlatego, że zna głębie tajemnicy ludzkiego serca. Skupia się na tych sytuacjach, w których coś się dzieje, w których dokonuje się jakaś przemiana, jest jakieś napięcie, jakieś rozdarcie pomiędzy słowem i czynem, pomiędzy deklaracją a jej realizacją, w których sytuacja jest dynamiczna. Jeśli wydaje ci się, że wszystko jest w porządku, że jesteś grzeczny, że nic się nie dzieje, to być może Jezus przez tę przypowieść mówi: nie bądź zapewny, bo wiara, którą miałeś wczoraj, może okazać się za mała wobec wyzwań dnia dzisiejszego. Nadzieja, która pozwalała ci iść bezpiecznie wczoraj, dzisiaj może okazać się zbyt krucha. A świętość, którą wydawało ci się, że osiągnąłeś wczoraj, być może była świętością dnia wczorajszego. Dziś Ojciec znowu posyła cię do winnicy. Ale może być tak również, że myślisz czasem, że wszystko przegrałeś, że tak naprawdę nie ma już nadziei. I wtedy ta przypowieść mówi ci, że nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno, by się opamiętać, nawrócić. Myślę, że ta dzisiejsza Ewangelia, nie wiem, czy można to potraktować jako zadanie domowe, przynajmniej jedno z wielu. Myślę, że to jest dobry moment, by pomyśleć o tym, czym tak naprawdę jest nasza wiara, czym jest nasza nadzieja, czym świętość. Tak często myślimy o nich jako o takich rzeczach statycznych. Wyobrażamy sobie, że świętość to taki wysoki poziom, wysoki stopień doskonałości, do którego muszę dojść, doskoczyć. To taki poziom bycia grzecznym, w którym nikt nic mi nie może zarzucić. Ale to wszystko, co istotne w chrześcijaństwie, wiara, nadzieja, miłość, świętość, to nie są chłodne pomniki. To nie są ustalone normy i wzorce, do których musimy się dopasować, które musimy wypełnić. To nie są jakieś niebotyczne szczyty, na które wdrapujesz się cierpliwie i z mozołem, by wreszcie wszedłszy tam, usiąść spokojnie na jakiejś wygodnej niebiańskiej kanapie i powiedzieć sobie: wreszcie mam wiarę, zdobyłem nadzieję, osiągnąłem miłość, posiadam miłość, osiągnąłem świętość. Wiara tak naprawdę często bywa mocowaniem się z samym sobą. Miłość bywa bolesnym umieraniem, którego się boję, ale przełamuję ten strach i mimo wszystko kocham. Nadzieja to czasem pełne trudu powstawanie, pełne wstydu powstawanie, klękanie i powstawanie choćby u kratek konfesjonału, jak dzisiaj. Z nadzieją, że jeszcze raz Bóg otwiera przede mną czystą kartę. A świętość? Świętość to czasem przylgnięcie do Boga z oczyma pełnymi łez, sercem pełnym żalu, ale przylgnięcie do Boga, bo tylko u Niego jest źródło radości, szczęścia. To On jest tym, który uświęca. W tej naszej drodze po ścieżkach nadziei chciałbym dziś powiedzieć o nadziei, która
rodzi się tam, gdzie człowiek doświadcza beznadziei. O nadziei, która rodzi się wtedy, kiedy tak po ludzku wszelka nadzieja zgasła, gdzie człowiek stracił nadzieję. Na kartach Pisma Świętego znajdziemy takie miejsce. O Boże, władający wszystkimi, modli się Estera w obliczu, wydaje się, nieuniknionej śmierci. O Boże, wysłuchaj głosu pozbawionych nadziei. A Ezechiel, stojący nad doliną kompletnie wyschłych kości, słyszał głos, który mówił do niego: Synu Człowieczy, te kości to jest cały dom Izraela. Oto mówią oni: wyschły kości nasze, znikła nadzieja nasza już po nas. Czy może być coś bardziej beznadziejnego, jeśli mówimy o życiu, niż widok doliny pełnej kompletnie wyschłych kości? Nie ma nadziei, ona umarła. Katechizm Kościoła katolickiego mówi o dwóch grzechach przeciw nadziei. Jednym jest paradoksalnie zuchwała ufność, a drugim jest rozpacz, kiedy tak naprawdę nie widzę już żadnej drogi wyjścia, kiedy wątpię o jakimkolwiek świetle w ciemnościach, które mnie ogarnęły. Chciałbym wam opowiedzieć o nadziei z Księgi Lamentacji. Żeby mówić o tej nadziei, myślę, że najpiękniej było, gdybyśmy mogli stanąć teraz na Górze Oliwnej. Ona o poranku, przed południem daje najpiękniejszy widok. Stamtąd roztacza się najpiękniejsza panorama na święte miasto Jeruzalem. Początki tego miasta sięgają 3. tysiąclecia przed Chrystusem. To miasto, z którego według tradycji pochodził biblijny Melchizedek. Tak naprawdę jednak historia tego miasta nabiera niezwykłego rozpędu, kiedy młody chłopak o rudych włosach i pociągającym wyglądzie nie przestraszył się nagle gardzących nim Jebuzytów. Zdobył to miasto i uczynił stolicą swojego królestwa. Być może to on śpiewał jako pierwszy: góry otaczają święte miasto Jeruzalem. Tak Pan otacza swój lud, teraz i na wieki. Być może to on, zakochany w mieście, w którego nazwie ukryty jest pokój, modlił się: dla miłości moich braci, dla miłości moich przyjaciół, będę mówił: pokój z Tobą. Za czasów jego syna Salomona w historię miasta wpisana zostaje już na zawsze świątynia, miejsce, które Bóg wybrał sobie na mieszkanie. Być może to właśnie lokalizacja świątyni sprawiła, że miasto zaczyna przyciągać jak magnes ludzi ze wszystkich stron. Być może to ta niezwykła obecność Boga, który obłokiem swojej obecności napełnił świątynię, sprawia, że Jerozolima staje się jakby parasolem atomowym, który bezpiecznie chroni swoich mieszkańców. Gdyby śledzić historię Jerozolimy pod tym kątem, możemy wskazać wiele takich momentów, w których ta obecność Pana rzeczywiście wydaje się gwarantować bezpieczeństwo i pokój mieszkańcom Jerozolimy. W 8 wieku potężne trzęsienia ziemi niszczą tamten sejsmiczny przecież region. Zniszczone są osiedla, miasta, a Jerozolima stoi. Pod koniec 8 wieku wojska asyryjskie pustoszą Palestynę. Władcy Asyrii chlubią się i szczycą, jak to kolejne miasta niszczyli, kolejnych władców więzili. Ale o władcy Jerozolimy, Ezechiaszu, napisane jest tylko, że został uwięziony jak ptak w klatce. Ale wojska asyryjskie do miasta nie weszły. Jak mówi Pismo Święte, anioł pański wyszedł w nocy i pobił jednej nocy 185 tysięcy Asyryjczyków. To poczucie bezpieczeństwa, to ta nadzieja pokładana w mieście, w lokalizacji, tak naprawdę zgasła w ciągu jednej chwili, rozciągniętej na 18 miesięcy. W 586 roku wojska babilońskie oblegają Jerozolimę. Oblężenie to trwa 18 miesięcy, a jego końcem, jego kresem jest kompletne zniszczenie
Jerozolimy i świątyni. Księga Lamentacji opowiada o tym właśnie momencie. Księga Lamentacji tak naprawdę zawiera 5 pieśni, śpiewanych, jak mówi tradycja, na gruzach zniszczonej Jerozolimy. Opisuje cierpienie, właściwie kolejne kręgi cierpienia. Cierpienie to dotyka najpierw całego królestwa, potem zacieśnia się wokół miasta, miażdży jego mury, niszczy jego bramy, obraca w gruzy domy, pałace. Ale to nie tu jest kres cierpienia. Ono uderza coraz boleśniej. Księga Lamentacji mówi o cierpieniu zwyczajnych ludzi, którzy przez 18 miesięcy żyją w zamkniętym przez wrogów mieście, bez dostaw pożywienia, mając jedno, jedyne źródło wody. Mówi o przerażającym głodzie, o ludziach, którzy woleli ginąć z rąk nieprzyjaciół, by nie ginąć w okrutnych mękach głodu. Mówi o cierpieniach hańbionych kobiet, o rozpaczy matek, które nie miały pokarmu dla swoich dzieci. I znowu cierpienie zatacza coraz bliższe kręgi. Objęci nim zostają ci, którzy stanowili elitę narodu, którzy tak normalnie, w zwyczajnych warunkach, nigdy nie doświadczyliby najmniejszego cierpienia. Teraz ogrom cierpienia miażdży książąt, ludu, kapłanów. Nie zdołał przed nim uciec nawet pomazaniec, król, który choć zbiegł z oblężonego miasta, złapany został na równinie w okolicach Jerycha. Musiał oglądać śmierć kolejnych swoich synów zabijanych na jego oczach, by na koniec z wyłupionymi oczyma dokończyć życia w niewoli. Cierpieniem jednak, które było ciosem zadanym w samo serce Izraela, była śmierć tych, którzy mogli być nadzieją na przyszłość. Śmierć młodzieży i dzieci. Mówi Księga Lamentacji, z pragnienia język ssącego przysechł do podniebienia. Maleństwa o chleb błagały, a nie było, kto by im łamał. Albo jeszcze bardziej przerażające, ręce czułych kobiet gotowały swe dzieci. Były dla nich pokarmem w czas klęski, córy mojego ludu. Przyznam, że trudno mi znaleźć w Biblii bardziej plastyczne słowa, które opisywałyby ogrom cierpienia, przez które przeszedł naród. A miało być o nadziei. Teraz wydaje się, że ona umarła razem z tymi, którzy mieli być nadzieją. Ale jeśli ktoś myślałby, że tutaj kończy się opowiadanie Księgi Lamentacji, to myli się. W Księdze Lamentacji opisana jest bowiem nie tylko bolesna przeszłość i beznadziejna teraźniejszość. Myśl autorów nie zamyka się ani w przeżytej klęsce, ani w trudnym losie, jaki spotkał tych, którzy całą tę tragedię przeżyli. W Lamentacji mówi się także o przyszłości. To jakby pierwszy promyk nadziei, która wydawało się umarła wraz z umierającymi dziećmi. Ta nadzieja zaczyna się od stwierdzenia: przeżyliśmy. I zaraz zadaję pytanie: i co teraz? I co dalej? Boże, czy odrzuciłeś nas na zawsze? Czy tak bardzo się gniewasz? To jest ostatnie zdanie tej księgi. Ale to nie koniec jej myśli. To pytanie człowieka lamentacji świadczy o tym, że tak naprawdę ten człowiek jeszcze raz wyruszył na poszukiwanie Boga. Wydaje się, że szukać Go będzie na drogach dobrze znanych. Zaczyna od spojrzenia, od próby identyfikacji przyczyn klęski, która ich spotkała. Rozważmy, oceńmy swe drogi, powróćmy do Pana. Ale w odróżnieniu od optymizmu dawnych czasów, człowiek lamentacji wie już, że także na drogach swojego powrotu nie może działać samodzielnie. Nie ma w sobie tej siły. Potrzebuje pomocy Boga. Nie potrafi powrócić sam. Dlatego woła: nawróć nas, Panie,
a wtedy do Ciebie wrócimy. Uczyń pierwszy krok w naszą stronę, a wtedy my uczynimy następny. Ale oczekując tej pomocy lub choćby odpowiedzi ze strony Boga w tej sytuacji niemal totalnego zwątpienia, człowiek Księgi Lamentacji czyni pierwszy krok, podejmuje pierwszą decyzję. Będę ufał. Będę mieć nadzieję. To nie jest wcale łatwa nadzieja. To jest nadzieja we łzach. To jest nadzieja, która jest bardziej aktem woli, pewną decyzją. Będę ufał. To nie jest nadzieja naiwna i bezkrytyczna, która karmi się wyłącznie wspomnieniem cudownego wyjścia z Egiptu i tysięcy różnych interwencji Boga. W Księdze Lamentacji staje przed Bogiem człowiek przemieniony przez cierpienie. Człowiek utworzony z cierpienia, jak z prochu ziemi. Przed Bogiem staje Hiob, człowiek, który miał odwagę w akcie rozpaczy podnieść ku niebu swój krzyk, ale także swoje zaciśnięte pięści. I właśnie ten człowiek mówi: będę Ci ufał. To człowiek, który z zaciśniętymi może jeszcze zębami, być może ze łzami w oczach wypowiada, kto wie, czy nie najpiękniejsze słowa Biblii Hebrajskiej. Wspomnienie udręki i nędzy to piołun i trucizna. Stale je wspomina, rozważa moja dusza. Biorę to sobie do serca, dlatego też ufam. Nie wyczerpała się litość Pana. Miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano, ogromna Twoja wierność. Dziełem mym Pan, mówi dusza moja, dlatego będę ufał. To jest właśnie nadzieja z Księgi Lamentacji. To jest nadzieja człowieka, który wydaje się być pogrążony w ciemności, który tak po ludzku nie znajduje żadnego uczucia nadziei, który tak naprawdę nie widzi specjalnie drogi wyjścia. I właśnie w takiej sytuacji decyduje się: Boże, daję Ci jeszcze jedną szansę. Boże, proszę Cię, nie zawiedź mnie. To jest nadzieja, która być może powinna, daj Boże, która może zaświtać wtedy, kiedy po ludzku tracimy wszelką nadzieję. Kiedy kolejny raz stajemy wobec bezradności i grzechu, kiedy tak naprawdę po ludzku nic nie jest w stanie nas pocieszyć. Po ludzku wszelka nadzieja zgasła. I wtedy świadomie, jakby wbrew wszystkiemu, wbrew samemu sobie, mówię: Boże, chcę Ci zaufać jeszcze jeden raz. Proszę Cię, nie zawiedź mojej nadziei. A Bóg? On wydaje się milczeć w Księdze Lamentacji. Ale w jednym momencie wchodzi w tę przestrzeń dialogu z człowiekiem przemienionym przez cierpienie. Jest to Bóg, który po krzyku swego gniewu, który sprowadził zniszczenie, teraz mówi przez ciszę. Cisza jest czasem niezwykle głośnym przemawianiem Boga. A potem w tej ciszy rozlega się właściwie tylko jedno zdanie. Al tira. Nie bój się. Nie lękaj się. Albowiem nie w ilości jest Twoja siła, ani panowanie Twoje nie zależy od mocnych. Tyś jest Bogiem pokornych. Tyś jest Bogiem również tych, którzy utracili nadzieję. Ty jesteś ich nadzieją. Amen.